Jest DJ-o, tak nie umiem tak przemawiać, jak to się godzą, ale mi się tak wydaje, że po prostu ludzie, co mają pieniądze, to są ludźmi smutnymi. A podzielić się kapeczkę do tych, co potrzebują, jest to i pożyteczne. Jesteś moją lady, jesteś moją crazy, yeah. Trzeba czynić dobro, ponieważ ono do nas wraca. Im jest jego więcej na świecie, tym jest nam po prostu lepiej wszystkim. Jeśli sami pomagamy, jesteśmy też szczęśliwi. Robimy komuś dobrze i sobie też. Zliczyć te imprezy, które pani organizuje dla swoich podopiecznych. To jest kolejna impreza. Dla kogo tym razem i jaki jest jej cel? Cel imprezy jest dla Tadzia Staniszewskiego, chłopaka, który ma lat 21, został potrącony przez samochód. Od 31 marca Tadziu leżał w śpiączce ponad 2 miesiące. Następnie był wybudzony ze śpiączki, Tadziu przebywał w szpitalu, potem trafił na mój oddział. Załatwiłam Tadziowi w Przybysławicach ośrodek takiej rehabilitacji, gdzie są chorzy rehabilitowani neurologicznie, kardiologicznie. I pobyt taki to jest 3200 zł, 300 zł leki. Dzisiaj będziemy go pozdrawiać na żywo. Siostra oddziałowa ma telefon, który Tadziu będzie widział od nas za pomocą Messengera. Połączymy się, jest siła, jest moc. Co pani myśli o tej akcji tutaj? Żeby się to wszystko jak najbardziej udało. O to mi chodzi. Zresztą wszystkim. Na co te pieniążki będą potrzebne? Tadzia, na leczenie jego. On już jest w ośrodku rehabilitacyjnym, prywatnym naturalnie i pieniążki są potrzebne. Lubię pomagać, tym bardziej, że tutaj jest dobry cel, zacny cel, pomaganie dzieciom, osobom niepełnosprawnym, gdzie tutaj z Janiną już pracujemy któryś raz z kolei. Jestem z tego zadowolony. Staramy się pomagać, mieć otwarte serca. Poza tym kochamy Zakopane, wspaniali ludzie są naprawdę, aż miło, że się przyjeżdża. I to jest dla nas naprawdę sama radość. Kapela Ogórki mówią o was, że potraficie zagrać wszystko, to prawda? No po prostu takich ludzi może nie ma, co robią wszystko, bo wszystko to nic, no nie? Ale staramy się w każdym stylu coś zagrać, żeby pociesze ludzi, jakoś po prostu ludzi poruszać, żeby to było zabawnie i fajnie i do tańca i do śmiechu. Za
Zaczęło się pomoc od wsparcia koleżanki Doroty i pomoc dla niej. I odtąd postanowiłem, że będziemy pomagać, ile będziemy dali radę, tyle będziemy pomagać. Jak i pracownicy, tak i ja pomagamy. Ja muszę podziękować. Piąta impreza Łukasia. Góralskie Bóg zapłać za współpracę. Dzień dobry.